póki Norbert was nie widzi, to ja was bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Widzę Kamila, Violetę, Piotrka, Artura, Rafała, Michała, Kubę. Przedstawcie się, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy. Dokładnie, to właśnie. I oczywiście zachęcamy was do pisania swoich pytań, bo po to mamy ten live. Wszystkim. Także zapowiadany długo live z księgowym Szymonem Niestryjewskim, który współpracuje właśnie z kursem. Także może przedstaw się, Szymonie, dla nowych kursantów, bo oglądają to nowi kursanci, oglądają to starzy kursanci. Przedstaw się, powiedz, kim jesteś i po co w sumie tutaj jesteś. Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Szymon Niestryjewski, ja jestem właścicielem i założycielem firmy SNKM z księgowej i ta firma na dzień dzisiejszy 11 osób, które pracują, plus jest kilka osób współpracujących, które tworzą całą firmę jeszcze na zewnątrz, więc w ten sposób funkcjonujemy. Naszymi jakby dwoma gałęziami głównymi w firmie jest e-commerce. To jest gałąź, która się bardzo mocno rozwija i bardzo dużo, jeśli chodzi o tą gałąź, robimy. Oraz drugą taką odnogą to są nieruchomości, w których się również specjalizujemy. Więc mamy część teamu, która jest wyspecjalizowana w e-commerce. Obsługujemy nawet największy nasz klient, żeby was nie skłamać, w granicach 350 tysięcy funtów sprzedaży miesięcznej, więc tutaj mówimy o w tej wielkości klientów, najmniejsi jeszcze nie sprzedają, więc mamy taką dużą skalę, jeśli chodzi o e-commerce i tych klientów e-commerce no, przybywa nam bardzo, bardzo dużo. Dobra, więc mam nadzieję, że kursanci się z tobą zapoznali. Słuchaj, ja cię zasypię pytaniami, tak jak co live'a, którego mamy, żebyś mógł na nie odpowiedzieć. Mm-hmm. Więc zgromadziłem sobie, wcześniej napisałem posta oczywiście, żeby ludzie, którzy nie będą obecni na live, mogli zadać pytania. Także pozwolisz, że będę je odczytywał, a ty po prostu będziesz na nie odpowiadał. Ja tutaj widzę bardzo fajne pytanie, Michał Parafiniuk napisał. To pytanie jest złożone z 14 wątków, świetne, więc może się okazać, że wykorzysta wszystkie pytania, które masz w tym jednym, tak, są zawarte. Wiesz, tutaj te przygotowane wcześniej też są złożone z wielu wątków, więc może się okazać, że w sumie jak zanim dotrzemy do Michała, to już na wszystko będzie odpowiedziane. No dokładnie. Zobaczymy. Więc okej, zaczniemy od samego początku. Pytanie takie podstawowe. Chciałbym uzyskać informacje na temat kosztów prowadzenia księgowości spółki LTD przez twoją firmę, Szymon. Dobrze, więc jeśli chodzi o koszty, zaczynamy od 96 funtów. Jest to taka jakby podstawowa opłata, aby móc zobaczyć i zweryfikować się razem z klientem, jak to wszystko wygląda. Z reguły większość firm w pierwszym roku pozostaje na takiej stawce. Jeżeli zaczyna być duża ilość dokumentów, czyli jest bardzo dużo zakupów, bardzo dużo sprzedaży, która idzie w różnych kierunkach, natomiast zaczynamy od 96 funtów, tak, żeby, jak to się mówi, jedna i druga strona miała jakieś manewry. Dlaczego taka cena? No tak, żeśmy po prostu wyliczyli, widząc to, co się dzieje. Te ceny były różne w przeciągu roku czasu, aż doszliśmy do wniosku, zbierając wszystkie dane z kilkuset firm, patrząc, ile czasu musimy na nie poświęcić, ponieważ chcemy na tyle mieć czasu dla klienta, bo my możemy tą cenę mogę obniżyć wręcz się śmieję do 30 funtów, tak? Dla mnie to nie ma problemu, tylko klient za te 30 funtów nic nie dostanie. Jeżeli jest chętny prawie, że, bo ja w tym momencie nie mam czasu, żeby wydelegować pracownika czy przygotować cały proces do tego, żeby móc obsłużyć. Więc musicie też pamiętać o jednym, że jeśli chcecie kupić coś lepszego, to trzeba zapłacić lepszą cenę, więc to jest tylko i po prostu związane z tym, że my wypośrodkowaliśmy, zobaczyliśmy tak, żebyśmy mogli pomóc klientowi oraz my musimy mieć czas. To jest też taka rzecz troszeczkę pośrednia. My musimy mieć czas na to, żeby nadążać nad tym, co się zmienia na rynku, jeśli chodzi o przepisy, abyśmy mogli to wdrożyć do klientów. Okej, jaki koszt otworzenia spółki LTD? Koszt otwarcia to jest sama firma w sobie, żeby otworzyć firmę, aby mieć potem zarejestrowane, jeżeli trzeba PAYE czy VAT, to jest 135 funtów. Oraz dodatkowo do tego, jeżeli nie posiadacie adresu w UK, czy nie chcecie korzystać ze swojego adresu domowego, bo się wiecie, że często przeprowadzacie sami tutaj akurat w UK, szczególnie w dużych miastach ludzie mieszkają na pokoju i przeprowadzają się, nie wiem, co 2, co 3, 4 miesiące, więc tych adresów
czasie roku się zmienia dosyć dużo. Korespondencja, zanim się to zmieni, żeby nadążyła, to też w tym momencie trzeba latać, to zawsze proponuję do wykupić gdzieś adres. U mnie adres podstawowy kosztuje 78 funtów na cały rok czasu. Jest to przez rok czasu odbiór korespondencji z Urzędu Skarbowego i z Companies House, czyli odpowiednik naszego KRS-u. Tych listów jest 8 do 12. W skali całego roku przychodzi. To jest też dla nas o tyle wygodne, że później listy, które dotyczą bezpośrednio funkcjonowania firmy, kody, numery, które są istotne, czy jakieś tam daty, ponieważ to wszystko, mimo że jest elektronicznie, to przychodzi potwierdzenia papierowo, żeby uwiarygodnić te wszystkie rzeczy, żeby móc je jakby aktywować. To wtedy my mamy do tego dostęp, klient się tym nie musi interesować, dostaje informację, że coś takiego przyszło, ale nie musi myśleć, o rany, przyszedł dokument, muszę go zeskanować, wysłać gdzieś tam, nie, tego nie trzeba. Więc to jest w tym momencie to, ewentualnie adres, jeżeli ktoś chce mieć przesyłki związane z wyciągami bankowymi, to jest 160 funtów na rok czasu. I to naprawdę każdemu polecam, bo to też zależy od tego, jak zarządzacie firmą. Ja mam taki nawyk, że jak mi coś przychodzi nawet ze skarbówki, ja to odkładam i kompletnie o tym zapominam. A potem tego szukam, jak tego potrzebuję. Także. Dokładnie. Tutaj pytanie, czy to prawda, że spółka LTD może mieć trzech dyrektorów, wypłacać im pensję i każda pensja jest zwolniona z podatku do 11,5 tysiąca funtów? I tutaj Szymon, dobrze by było, gdybyś powiedział też o tym, że fajnie, że zwolniono do 11 tysięcy funtów w Anglii, ale co się dzieje, jak jesteśmy w Polsce? Właśnie, więc tak, odpowiedź taka podstawowa, jeżeli by ktoś przyszedł do mnie tutaj, mój klient angielski, ja bym odpowiedział, że tak, oczywiście. Firma może mieć nawet i 20 dyrektorów zatrudnionych i tutaj nie ma najmniejszego problemu, ponieważ tych dyrektorów może być określona ilość, w zależności od tego, co wykonują, co robią. Więc jeżeli mamy 5 udziałowców, to może być 5 dyrektorów, czy może być 6 dyrektorów, ale ten dyrektor musi coś wykonywać. Jest to tylko i wyłącznie pod warunkiem i to ma sens, jeżeli prowadzimy tą firmę i nie jesteśmy zatrudnieni w innej jakiejś firmie, co się dosyć często zdarza, szczególnie na początku, i nie ukrywam, że ja zawsze polecam ludziom, którzy chcą rzucić etat, bo już się naczytali fajnych książek, obejrzeli 5 razy wideo na YouTubie i są bardzo zmotywowani do tego, żeby pójść i zdobyć świat, niech poczekają, niech pracują dalej na etacie, a dodatkowo po pracy robią i rozwijają swój biznes, ponieważ najczęściej widać tą spadającą potem gwiazdę. Więc takie funkcjonowanie, kiedy możemy pracować na etacie plus dodatkowo rozwijać sobie swój biznes, daje te możliwości, że uczymy się zarządzać swoim czasem, co jest bardzo istotne, czego nie zawsze widzę w przypadku wielu początkujących osób, które zaczynają swoją karierę na internecie. Więc tutaj w tym momencie to polecam. I wtedy zatrudnić się we własnej firmie nie zawsze jest korzystne. Dlaczego? Ponieważ mamy 2 zatrudnienia, automatycznie nasza kwota dochodów wzrasta dużo bardziej i będziemy płacili automatycznie podatki, więc to warto o tym porozmawiać. Czy można się zatrudnić mieszkając w Polsce w firmie w UK? Tak można, tylko że trzeba pamiętać, że ten dochód i to wszystko trzeba zgłosić w Polsce i to opodatkować, co już wtedy nie wychodzi tak fajnie. Są oczywiście firmy, które mówią, tak, przyjdź, ja ci tutaj załatwię National Insurance, załatwimy tobie fejkowe jakieś tam mieszkanie u kolegi, wujka, brata, więc będziesz miał jakiś adres, zatrudnimy ciebie na 11 850, które jest wolne od podatku i będziesz miał tak, wyciągasz kasę, zarabiasz, mieszkasz w Polsce. Świetny, idealny scenariusz, tak? Więc powiem szczerze, że to jest naprawdę fantastyczne do tego, żeby tak to funkcjonowało. Nie zawsze to tak funkcjonuje, ponieważ teraz zaczyna być lawina kontroli pytająca się, okej, mieszkasz w Anglii, to teraz pokaż, co robiłeś, gdzie robiłeś, czy masz kartę, gdzie pracowałeś, jak dojeżdżałeś do pracy, jakim autobusem, czy samochodem, a czy mijałeś taki sklep. Więc ilości po prostu pytań i rzeczy, na których się można poślizgnąć, jest masa. Więc jeżeli się potem poślizgniecie, idzie informacja krzyżowa do Urzędu Skarbowego w Polsce z informacją, czy Polska ma takiego, a nie innego podatnika skarbowego. Tak naprawdę to przychodzi bardziej z Polski niż z UK, ponieważ to Polska wysyła, których podatników należy sprawdzić i wtedy Polska dostaje informację, no w UK to ty byłeś fikcyjnie sobie na papierze. I co teraz? I tu zaczynają być kłopoty. Chyba że
udowodnimy, że jako właściciele firmy, jako dyrektor przyjeżdżamy do Anglii i mamy to potwierdzone i wykonujemy pracę. Czyli tak jak nie pamiętam, w jednym z jakichś tam pytań było napisane, czy ja muszę przyjeżdżać do Anglii. Musisz? Znaczy musisz. Możesz, nie musisz. Jeżeli zaczynasz przyjeżdżać do Anglii i zaczynasz wykonywać tutaj czynności jako zarząd na terenie Anglii, jesteś tutaj minimum, to jest, nie wiem dlaczego tak to jest akurat, że jest 11, ale jest to zapisane w Urzędzie Skarbowym, żeby jakby potwierdzić to funkcjonowanie tego zarządu i przyjeżdżasz tutaj 11 razy w roku, żeby podjąć pewne decyzje i wykonać pewną pracę na terenie UK, w tym momencie tak, aczkolwiek dalej ten dochód należy zgłosić do opodatkowania w Polsce, co może podnieść wam wasze opodatkowanie w Polsce, jeśli chodzi o oprocentowanie z waszego innego dochodu i zaczniecie płacić wyższe podatki. Dlatego to jest bardzo, bardzo istotne, aby uprościć system podatkowy i zobaczyć, załóżmy, wyciągać w tym momencie z UK tylko dywidendy, albo jeśli już to się mieszkać w innym kraju, bądź w ogóle mieć założoną i zarejestrowaną firmę w Polsce, a tu płacić tylko VAT. Każdemu mówię, bo zawsze jest pytanie, a czy powinienem założyć firmę w Anglii? Ja mówię, zrób sobie rozeznanie. Firma tak. W Polsce, Anglii, zobacz, co cię będzie więcej kosztowało, na co możesz sobie pozwolić i wtedy podejmij świadomą decyzję. Pamiętajcie, że to jest wasza świadoma decyzja i musicie naprawdę rozważyć wszystkie za i przeciw każdego rozwiązania i w sam raz może być firma w Polsce dla was lepszym rozwiązaniem niż firma w Anglii. Tutaj podajemy tylko, że jest taka możliwość i macie teraz dwie punkty do wyboru. Oczywiście, ja nie ukrywam, że ja bardzo wielu klientów, ostatnio nawet jeden klient się troszeczkę zdziwił, że mu powiedziałem, żeby zamknął firmę w Anglii, ponieważ funkcjonowanie jego firmy w Anglii nie ma najmniejszego sensu, żeby poszedł ze swoim modelem biznesowym do najlepszego biura podatkowego w swoim mieście, no i facet mi podziękował, bo mówi, że mu uratowałem kupę kasy. A on tutaj akurat nie ma, ani nie potrzebuje VAT-u, de facto niczego, bo w ogóle ta firma mu ledwo co ciągnie, a był narażony na to, że Urząd Skarbowy z Polski mógłby wlecieć do niego i facet by musiał się wynieść szybko z Polski, żeby pracować gdzieś, nie wiem, przenosząc pakunki czy pakując rzeczy w Amazonie, w magazynie w UK, po to, żeby zarobić na swoje długi w Polsce, więc niestety to też musicie wziąć pod uwagę. Nie zawsze ta firma w Anglii, o której tu wszyscy piszą, jest dobra dla was. Musicie to rozpoznać. Ja nie jestem też tutaj po to, żeby was namówić, hura, przyjdźcie do mnie i róbmy biznes w Anglii. Super, tak, to powinienem zrobić. Natomiast u nas i naszą domeną jakby naszą misją firmy jest to, że my gwarantujemy klientowi bezpieczne jego finanse. Dla nas jest najważniejsze, żeby klienta finanse i klienta zabezpieczenie podatkowe było bezpieczne, a to, czy my zarobimy o 5 klientów więcej przy naszej ilości klientów, to już nie ma aż takiego znaczenia, bo i tak ci klienci po prostu do nas przychodzą. Jest to może egoistyczne podejście, ale my chcemy, żeby klienci mieli bezpieczne pieniądze. Czasami mówią, że okej, bo może gdzieś u kogoś się zapłaci niższe podatki. Tak, bardziej ryzykując. Jeżeli chcesz płacić niskie podatki, a być na krawędzi ryzyka, nasza firma nie jest dla ciebie. Ja ostatnio miałem taki przypadek, jak samochód chciałem ubezpieczyć, ale pani mi wymyśliła, a to dopiszemy, że ma pan dziecko, a to tamto ubezpieczenie będzie niższe. Nie, coś. Także pamiętajcie, zawsze, jeżeli chodzi tutaj o firmę i o podatki, zawsze skontaktujcie się z księgowym, żebyście mieli wyjaśnione wszystkie kwestie, żebyście wiedzieli i mieli pojęcie o tym, co teraz wchodzicie. To jest niesamowicie ważne. Podatki to jest coś, czego ja boję się jako ja i sądzę, że wy też powinniście. Dobrze się do tego przygotujcie. Czy muszę podawać pełną nazwę firmy, na przykład XYZ Limited, czy mogę pominąć limited? Chyba przy wystawieniu faktury lub czegokolwiek gdzieś podaję nazwę firmy. Więc powiem tak, że najlepiej jest oczywiście wpisywać to, co jest w Companies House, ponieważ dla wielu osób, które są spoza UK, może to być problem, że będą chcieli, aby tą fakturę im poprawić. Limited czy LTD to jest dokładnie to samo i tutaj nie ma, nigdy na to nie zwracałem uwagi, natomiast wiem, że są instytucje, czy są firmy w Polsce, gdzie księgowy powie, limited, a LTD dla niego będzie się wydawało, że są to dwie różne rzeczy, bądź są nie napisane tak, jak trzeba i to jedynie wam spowoduje zwiększenie waszych nakładów na administrację. Jest to zupełnie niepotrzebne, lepiej upraszczać i zrobić jeden schemat, ustawić sobie tak jeden schemat, żeby on był na tyle wygodny, abyście nie musieli o takich drobiazgach myśleć.
Trzecie, zamierzam zamówić towar. Jak najlepiej wprowadzić pieniądze do świeżo otwartej spółki? Przelać je na konto, czy robić sobie pożyczki, aby firma była dłużna mi jako osobie fizycznej pieniądze? Mam na przykład na polskim koncie X złoty. Lepiej za to kupić towar od Chińczyka, czy lepiej przelać na angielskie konto biznesowe, a potem dopiero kupić towar? Super. Dosyć często my się też z tym spotykamy, więc tak, aby to było jakby najbardziej prawidłowo, to osoba, tak jak załóżmy ja miałbym otworzoną firmę i chciałbym z tej firmy korzystać, ale firma na początku, jaką otwieramy, ma zero pieniędzy na koncie, czyli musi mieć jakieś pieniądze od nas, od właścicieli. Czyli ja jako właściciel wpłacam pieniądze na konto firmy i firma w tym momencie wisi mi te pieniądze, jak to się mówi, jest dłużna, żeby te pieniądze mi kiedyś oddać. I wtedy ta firma robi zakupy za swoje, za te pieniądze. No to jest proste w momencie, kiedy mamy firmę i mamy konto, tak, i konto firmowe, więc ten model jest bardzo prosty. Troszeczkę bardziej skomplikowany, kiedy mamy firmę, nie mamy jeszcze tego konta firmowego, a już chcielibyśmy zacząć pracować i zacząć funkcjonować. Więc możemy w tym momencie, my jako właściciele firmy, kupić coś, czy towar, czy produkty, czy jakieś rzeczy, które będą związane i powiązane z firmą, z naszego konta prywatnego i dać te rzeczy do firmy. Możemy, tylko wtedy musimy pamiętać, aby to zaznaczyć, które z tych rzeczy były, bo zapłacone, jak to się mówi, cash, bo w tym momencie my księgujemy te transakcje jako, nawet jeżeli zapłacicie to kartą, nawet jeżeli zapłacicie to z jakimś wydłużonym terminem płatności i tak dalej, my to wszystko zakwalifikujemy jako cash, ponieważ ja będę widział, że wszedł towar, ale nie będę widział płatności, ale wiemy, że ten towar czy ta dana usługa została już zapłacona. Czyli my automatycznie domyślamy się, że to właściciel pokrył te, wyłożył pieniądze, wtedy oczywiście idzie pytanie do właściciela i w tym momencie, jeśli kupiliście towaru za 10 tysięcy złotych czy 10 tysięcy funtów, kupując z własnego konta i dając ten towar do firmy, firma jest wam winna 10 tysięcy złotych czy funtów. I jedna i druga opcja jest prawidłowa, przy czym wiadomo, na początku, jeśli tego konta nie ma nic złego, żeby skorzystać z konta prywatnego i w ten sposób dokonać transakcji. I tak tutaj później się liczy na tym, tworzy się specjalne konto dla właściciela, dyrektora firmy i tam się patrzy, czy w tym momencie firma jest dłużna pieniądze właścicielowi, czy to właściciel wybrał za dużo pieniędzy i jest winny do firmy. W momencie, kiedy mamy tą rzecz, kiedy my jesteśmy winni do firmy i się kończy nam rok finansowy, dlatego ja tutaj cały czas mówię o tym, żeby jednak korzystać z biura księgowego, bo jeśli na koniec roku finansowego my wybierzemy za dużo pieniędzy niż firma zarobiła, a to się dosyć często zdarza, to w UK akurat płacimy tak zwany podatek od illegal dividends, to się nazywa, i on jest wyższy niż zwykły podatek i wyższy niż podatek od dywidend. Więc tu w tym momencie lepiej jest mieć to pod kontrolą. Oczywiście jest tam pewien okres czasu, żeby te pieniądze zwrócić. Okej, tu będzie właśnie pytanie chyba tego dotyczyło, co teraz rozmawialiśmy. Jak liczyć wstecz urządzenia typu komputer, telefon, domeny i tak dalej? Co jest podstawą do tego? Wyciąg z konta, potwierdzenie kupna na aukcji internetowej, co w przypadku sprzedaży w przyszłości? Doliczamy do kwoty, za którą chcę sprzedać VAT i płacę od sprzedaży podatek VAT? Takie pytanie trochę złożone, aczkolwiek domyślam się, o co chodzi, ponieważ zobaczcie, jeżeli zakładamy, zanim założymy firmę, jesteśmy osobą fizyczną, czyli nie możemy sobie zrobić reclaim, VAT i tak dalej, po prostu to, co kupujemy, kupujemy w cenie brutto. I tak naprawdę do tej pory, jak większość osób, która nie prowadziła swojej działalności gospodarczej, nie bardzo się nawet interesowała, czy to będzie kwota brutto, netto, ile jest tego VAT-u, tak? Interesowała nas cena, ile wykładamy kasy z kieszeni i płacimy za coś. I tak było, świetnie. Czyli w tym momencie myśmy coś kupili. Otwieramy firmę i nasza firma na początku nie jest płatnikiem VAT. Korzystamy sobie z tej rzeczy. Załóżmy, komputer kupiliśmy rok przed otwarciem firmy. I po roku czasu się okazuje, że komputer nasz nie jest już tym komputerem, który byśmy sobie wymarzyli, musimy go wymienić na lepszy, ale w międzyczasie zaczęliśmy być płatnikiem VAT.
Co możemy zrobić? Mamy jakby dwie wersje. Oczywiście przy sprzedaży my ten VAT musimy zapłacić od sprzedaży. Nieważne, czy myśmy to kupili w cenie i w jakiej, wdaliśmy to do firmy, ale jeśli jest coś takiego, że nagle wchodzimy na VAT, a wciągnęliśmy jakieś środki trwałe, to tak jak powiedziałem, 4 lata przed otwarciem firmy możemy wciągnąć te środki trwałe do firmy. Czyli wtedy przy rejestracji VAT-owskiej należałoby zobaczyć, jakie środki trwałe myśmy wdali do firmy, aby VAT z tych środków trwałych, jeżeli mamy paragon, móc sobie odzyskać. Więc to są też rzeczy, o których często się zapomina. Zwróciliśmy uwagę, że wiele biur księgowych w ogóle o tym zapomina, że firma otworzyła się, nie wiem, w styczniu, we wrześniu zaczyna być rejestrowana jako płatnik VAT, to firma księgowa nie pyta w ogóle o jakiekolwiek środki trwałe, które były wcześniej. No nie, no to w tym momencie trzeba zbadać. No oczywiście, jeżeli tu mówimy o jakimś tam komputerze i mamy tego VAT-u tam, nie wiem, 50 funtów, no to warto byłoby się zastanowić, czy to będzie miało sens, bo musimy zrobić lekką rekalkulację tego, co było na początku. Aczkolwiek jest to możliwość, że możemy coś takiego zrobić, dlatego bym polecałbym zrobić taką, a nie inną czynność w tym przypadku. Czyli przy sprzedaży potem tych środków, które daliśmy, jeżeli jesteśmy płatnikiem VAT, musimy ten podatek VAT naliczyć do sprzedaży, bądź zapłacić od tej ceny, jaką mieliśmy. Okej, świetnie. Tutaj znowu pytanie powiązane. Świeża spółka, czekam na otwarcie konta, póki co płacę prywatną kartą za wszystko, zbieram rachunki. Jak to potem rozliczyć? Czyli to już Prawie żeśmy już to odpowiedzieli, więc w tym momencie zbiera wszystkie rachunki, czyli te rachunki wiemy, że zostały zapłacone ze środków prywatnych i wartość tych środków prywatnych to będzie na tym koncie Director Loan Account, które będą do odzyskania od firmy, czyli one wrócą do właściciela, czyli tutaj się nie ma co martwić, one będą wszystkie rozliczone, czyli firma de facto później jak zarobi pieniądze, to no, właściciel odbiera swoje pieniądze, a nie wypłaca ich w postaci dywidend do opodatkowania, czyli to potem jest jakby mniej do opodatkowania dywidend na koniec roku. Aha, czy podatek VLTD, czyli to będzie chodziło o corporation tax, płaci się od sprzedaży czy od zysku? Więc tak, podatek dochodowy płaci się zawsze od dochodu, czyli od tego zysku. I on jest w tym momencie 19%, będzie 18% i za chwilę będzie 17%. Nie wiem, być może będzie obniżony jeszcze bardziej. Są spekulacje, że nawet do 10% może być obniżony, ale to jeszcze zobaczymy, czy będzie. Natomiast podatek taki, tak zwany, on w Polsce był kiedyś podatkiem obrotowym, kiedyś było coś takiego, to był taki bardziej zryczałtowany. Jest możliwość płacić taki podatek jakby zryczałtowany VAT, to się nazywa VAT Flat Rate Scheme. On jest dobry tylko i wyłącznie w kilku przypadkach, natomiast warto się o to zapytać i wtedy ten podatek płacimy od wartości sprzedaży. Czyli mamy sprzedaż X razy jakiś tam pewien procent w zależności od tego, co robimy. Na przykład handel, z tego co kojarzę, ma bodajże 6,5%, czyli od 100 tysięcy funtów sprzedaży zapłacimy 6,5 tysiąca funtów VAT-u. Jest to bardziej uproszczona forma do rozliczenia, szybsza i w tym momencie my wiemy od razu, aha, czyli taka sprzedaż razy procent i to jest tyle. Przy czym się troszeczkę inaczej liczy koszty, to na to też trzeba zwrócić uwagę i dlatego to jest bardzo dobre dla firm, które kupują coś bardzo, bardzo tanio, sprzedają bardzo, bardzo wysoko i mają w międzyczasie bardzo mało kosztów związanych z VAT-em. To się kalkuluje w tym momencie dla tych przedsiębiorstw, więc to też nie jest dobre dla wszystkich, jest dobre dla pewnej grupy przedsiębiorstw. Znaczy też po prostu oszacowanie tego naszej sytuacji indywidualnie. Tak. Kolejne pytanie. Chciałbym sprzedawać również e-booki na Amazonie. Czy będę mógł podłączyć to pod jedną spółkę ze sprzedażą fizycznych produktów? Super pytanie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie, bo coraz więcej ludzi zaczyna sprzedawać e-booki i robić rzeczy w postaci elektronicznej. Są tutaj takie pułapki, o których bardzo często zapominamy. Jest tak zwany VAT-MOS, który nam mówi, ponieważ VAT jest płacony w kraju, gdzie jest dany podatnik, który dokonał konsumpcji danego produktu. Czyli w momencie, kiedy sprzedajemy e-book, który nie jest formą taką fizyczną, tak? Czyli to nie jest linijka, tylko jest to rzecz elektroniczna,
i na przykład będziemy mieli sporo osób, które kupią nasz e-book, które mieszkają we Francji, płacimy VAT we Francji, tylko że VAT MOS. To on co prawda jest to ta sama wartość tego VAT-u, tylko że forma rozliczenia jest troszeczkę inna. Urzędy troszeczkę poszły naprzeciw, tutaj chciały być bardzo nowoczesne, trochę im nie wyszło, ale są i tak daleko do przodu w porównaniu do wielu innych rzeczy i aspektów. Ten VAT rozliczamy na terenie UK i go płacimy na terenie UK, ale deklarację składamy, która jest podzielona na odpowiednie kraje, ile tego zostało sprzedanego do którego z tychże krajów. I w tym momencie już urzędy skarbowe krajów między sobą się dogadują. Jeśli sprzedajecie przez specjalistyczne platformy, to te platformy mówią, że wam za to wszystko rozliczą i zrobią tak, jak powinno być. Czy to robią prawidłowo? Nie mogę się o wypowiedzieć, ponieważ to jest sprawa tych platform, nie moja, ale w większości to wszystko się zgadza i jak najbardziej. Można sprzedawać e-booki, można sprzedawać produkty fizyczne na Amazonie w ramach tejże samej firmy. I jeżeli umiecie strzyc trawniki, to możecie strzyc trawniki również w ramach tej samej firmy. Nie trzeba tutaj mieć specjalnych zezwoleń, pozwoleń i rozszerzenia nie wiadomo jak przedsiębiorstwa. Na pewno tutaj zainteresujcie się tym właśnie VAT-em MOS, bo to po prostu siwiały mi włosy na głowie, kiedy właśnie zaczynałem kursy uruchamiać, e-book i tak dalej. Oczywiście po prostu. Pytacie mnie często, czy można spłacić inaczej niż kartą. Ja korzystam z tych platform ze względu na to właśnie, że oni automatycznie mi to rozliczają. Nie wyobrażam sobie teraz, gdybym w kilku krajach miał nagle się rozliczać z VAT-u. To było dosyć skomplikowane i drogie. Dlatego właśnie też korzystam z takich platform i też wam zalecam, jeżeli chcecie sprzedawać produkty elektroniczne, żebyście się najpierw rozeznali w platformach, z jakich chcecie korzystać i które najlepiej wam to ułatwią, powiedzmy. Zmiana księgowego. Jaki najlepszy moment wybrać? Z czym się to wiąże? Jakie dokumenty muszę wyciągnąć, zanim mu napiszę? Co o nim myślę? No to chyba tam jest grubo. Dokładnie, więc tak, przede wszystkim zawsze warto zadać, jeżeli jesteście niezadowoleni z biura księgowego, napisać do biura księgowego, słuchaj, nie jestem zadowolony z tego i z tego, czy możesz to poprawić, co możemy zrobić, żeby to naprawić. To jest najtańsze dla was rozwiązanie. Chyba że księgowy nie umie tego naprawić, chyba że księgowy nie wie, jak to naprawić, bądź księgowy ma jakieś z tego tytułu problemy, bo żeście się tam pokłócili i tak dalej. Okej. Ale jeśli chodzi o moment przejścia najlepszy jest wtedy, kiedy jest rok finansowy. Tak? Czyli jeżeli rok finansowy firmy jest, wrzesień, na koniec września, to dogadywać się już, nie wiem, sierpień, wrzesień, zacząć rozmawiać i od 1 października przejść do następnego biura. No wiąże się z tym, że jedno biuro zakończa pewien rok finansowy i go robi i następne biuro podatkowe to przejmuje. Jeśli jesteście bardzo niezadowoleni albo chcecie bardzo, bardzo mocno i szybko zmienić biuro księgowe, można to zrobić w każdym czasie, tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli płacicie pewną określoną stawkę co miesiąc, czyli co miesiąc płacicie, to w tej stawce jest jakaś część tego, co się robi na końcu, czyli ECANS, i może się okazać, że w miesiącu numer 8, jak chcecie przejść do innego biura księgowego, to inne biuro mówi, no okej, no niby dostaniemy 8 miesięcy coś z poprzedniego biura. Jeżeli to mówimy o małym biurze i na przykład nie rozliczałeś się z tym biurem kwartalnie i nie dosyłałeś tam dokumentów, to biuro pobierało od ciebie tylko pieniądze za robienie nic. I raczej, że przedstawi do drugiego biura jakiś zestaw dokumentów i bilansu, będzie także raczej mało, no nie ma to jakiejś wartości. I w tym momencie drugie biuro może wam powiedzieć, no fajnie, my mamy teraz, nie wiem, 4 miesiące, dostaniemy od ciebie pieniędzy, a wykonać musimy pracę za całe 12, co się w ogóle nie opłaca i wam może doliczyć jakieś pieniądze. Oczywiście wtedy negocjować trzeba z biurem, które załóżmy niewiele wykonało i żeby taki manewr zrobić. Chyba że w momencie, kiedy jest przejście z jednego biura do drugiego, a mówimy na przykład o jakimś takim lepszym biurze angielskim, czy jakimś fajnym biurze polskim, bo jest dużo fajnych biur polskich tutaj w UK, sam współpracuję z wieloma, więc wiem, które są fajne, to one przekazują te informacje że na tyle rzetelnie, że ja dla mnie nie ma problemu kontynuowania tej pracy bez jakichś tam wielkich kosztów. Najlepiej, jeśli macie kwartalnie, to najlepiej właśnie po kwartale na VAT-cie, to po zakończeniu danego kwartału VAT-owskiego. Dobra, teraz jeszcze pod to pytanie, gdzieś widziałem, czy jeżeli nie dostarczamy żadnych faktur w danym miesiącu, też musimy opłacać księgowego? Tak.
ponieważ to jest opłata związana za cały rok, tak? Bo ja mogę, to stosujemy rzadko, stosujemy z reguły przy dużych firmach, gdzie nie jestem w stanie określić, tak? No nie wiem, no jakie by to wybrać, nie wiem, mamy firmę rolną, w którą, których nie mamy, załóżmy, nie wiem, 200, 300 czy tam 500 i nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, ile czasu będziemy potrzebowali na księgowanie, ile czasu będziemy, ile dokumentów będzie, ile będzie w międzyczasie pytań, to my się w tym momencie z klientem umawiamy na fakturę. Staramy się mniej więcej wycenić plus minus, ile to będzie w skali roku, my pozyskujemy dokumenty, robimy księgowość, wiemy, ile czasu poświęciliśmy na bookkeeping, ile czasu księgowy poświęcił na zrobienie VAT-u i tak dalej i wystawiamy fakturę. Czyli to jest najbardziej fair, ale z punktu widzenia cash flow mojego, to mi się tak średnio, znaczy to jest też fajne, to ja nie widzę tu problemu, ale z punktu widzenia drugiej strony, nagle raz na 3-4 miesiące dostajesz po prostu większą fakturę do opłaty, a nie regularne miesięczne płatności. Czyli ta forma płacenia miesięcznie opłaca się zarówno jednej, jak i drugiej stronie, ponieważ no to ma jakieś takie przełożenie. Dobra. Kolejne pytanie. Jakie dokumenty, faktury trzeba wysłać do Ciebie, gdy prowadzi się sprzedaż na platformach internetowych? Więc tak, przede wszystkim najważniejszą rzeczą to odpowiednie raporty sprzedaży, które mówią o 100% naszej sprzedaży. Czyli to jest po prostu sprzedaż bez jakichkolwiek potrąceń za przesyłki, za refund, za jakieś wstrzymanie płatności, za pobranie na PayPal, na te wszystkie inne rzeczy. Czyli 100% sprzedaży muszę widzieć, czyli raport z tego. Później musimy widzieć raporty, informacje mówiące, za co Wam pobrała dana platforma pieniądze, żebyśmy mogli je zaksięgować z kolei w drugą stronę, że to jest Wasz koszt, a musimy te koszty ująć dodatkowo. Kolejną rzeczą są to wszystkie faktury z zakupionego towaru, którym dalej odsprzedajecie, oraz wszystkie listy przewozowe mówiące, że ten towar dotarł, kto go wiózł, czy jest opłacone cło, jeżeli mówimy tutaj o cle i tak dalej, więc to są dokumenty plus paragony i faktury za jakieś inne dodatkowe koszty, które ponieśliście prowadząc wasze przedsiębiorstwo. I na samym końcu wyciąg bankowy, wyciąg z PayPal czy z jakichkolwiek innych Stripe czy innych jakichś platform, przez które pieniądze w waszym biznesie przechodziło, abyśmy widzieli po wpisaniu wszystkiego, kto za co płacił i gdzie jakie pieniądze są. Jeśli macie, korzystacie z kart jakichś terminali płatniczych, pośredników, to te pieniądze, zanim do Was trafią, one idą do pośrednika i dopiero do Was, więc w międzyczasie też musimy zlokalizować, gdzie są pieniądze w zawieszeniu, które jeszcze do Was nie dotarły, a Wyście już mieli sprzedaż. Więc to są rzeczy, które my musimy mieć. I ten taki zestaw dokumentów wysyłacie do nas mailem, czy część z dokumentów i z rzeczy, którymi się, jak to się mówi, zajmujemy ze strony klienta, to prosimy w Excelu, w systemie CSV. Było takie fajne pytanie. Czy jeżeli mamy coś na koncie firmowym, to musimy wypłatę sobie zrobić przez księgowego, czy możemy przelać sobie pieniądze na nasze konto prywatne? Nie, tutaj w ogóle księgowy jest Wam niepotrzebny do robienia jakichkolwiek właśnie wypłat. Wypłaty robicie sami, my po prostu tylko i wyłącznie je później naliczamy, więc my fizycznie nie robimy żadnych płatności, tylko i wyłącznie my się potem zajmujemy tym naliczaniem. I potem przyjdzie, że słuchaj, masz do opłacenia tyle podatku, bo tyle prawda. Dokładnie, dlatego tak jak mówię, rozliczanie kwartalne jest najlepsze, ponieważ macie to wszystko cały czas pod kontrolą, bo nieraz widziałem rozmowy na grupie, po co ci księgowy, zrób sobie tam po roku czasu, możesz wszystko zrobić, fajnie, po roku czasu i tam z hakiem, no to na koncie bankowym już macie wszystkie transakcje zrobione i się nagle okazuje, o kurde, no muszę zapłacić, no za co, no bo nie wiedziałem, tak, albo przychodzicie i o, no, czy nie da się nic z tym zrobić, no teraz nie. Możemy pomyśleć, żeby zaplanować, aby się nie stało drugi raz, natomiast teraz już się nie da nic. Tak? Więc oczywiście niektórzy starają się zamiatać to pod dywan. Jak zostaniecie złapani, w tym momencie macie podwójną karę. No nie ma sensu. Tak? Więc lepiej jest kontrolować to w trakcie roku, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa podczas całego działania, zanim się rok skończy. W Polsce sprzedając przez internet zawsze dostarczam paragon lub fakturę na życzenie klienta. Jak to jest w przypadku Amazona, załóżmy w ogóle, jak to jest w przypadku UK. Więc w UK oczywiście istnieje też coś takiego, że musicie przy dokonanej transakcji do klienta indywidualnego wystawić mu paragon. Jeżeli poprosi o fakturę,
to fakturę. Jest to często, bo mówię, bo nie trzeba. No okej, okay, no na bazarze de facto nie trzeba, natomiast trzeba spisać i zrobić tą całą ewidencję. Natomiast systemy elektroniczne na dzień dzisiejszy pozwalają na to, że możemy wygenerować, podłączyć z automatu, żeby klient dostawał paragon, potwierdzenie, że coś takiego od was kupił. Fakturę, to jeżeli firma was poprosi, wtedy wystawiać im fakturę. Natomiast w Anglii prawdopodobnie nie spotkacie się z tym, żeby ktoś was pytał dodatkowo specjalnie o fakturę, która będzie tak samo jak paragon i księguje się ją tak samo jak paragon, więc nie ma kłopotu, chyba że dana transakcja została dokonana typu business to business i ten biznes jest poza UK i ktoś chciałby robić, claimować sobie swój VAT. To tylko i wyłącznie wtedy ktoś mógłby poprosić was o fakturę. Więc w takim wypadku, jeżeli powiedzmy jesteśmy firmą polską, tak, i sprzedajemy na Amazonie, to teoretycznie lepiej wygenerować sobie taki paragon sam dla siebie. Nie musimy go jako tako fizycznie wysłać do klienta, bo nie możemy fizycznie go wysłać do klienta, ale powinniśmy go mieć jako, powiedzmy, swojej ewidencji. Mm-hmm. Tak? Tak. Tak, to było moje pytanie do ciebie. To jest, powiem szczerze, że jak najbardziej. Mieć to tylko i wyłącznie do potwierdzenia, do ewidencji. Oczywiście także tutaj każdy chyba nauczony pewnym doświadczeniem, lepiej mieć pewien tracking, czy się komuś coś wysłało, czy nie, i co to było, żeby nie było takiego jakiegoś zdziwienia. Więc jeszcze raz bardzo dzięki, że wszyscy byliście na tym live. Przepraszam, że naprawdę nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, ale jest ich tu naprawdę bardzo dużo. Tyle by było. Dzięki raz jeszcze, Szymon, że byłeś. Ja również dziękuję bardzo serdecznie. Na ciebie liczyć tak samo w kolejnych edycjach, także jeżeli będzie czwarta, Szymon też dołączy i znów będziecie mogli zadać swoje pytania. I od razu co bym chciałbym podkreślić, do zobaczenia z tymi osobami, które będą w Londynie 8 grudnia. To będę osobiście, więc będziemy mogli usiąść i wypić herbatę. Więc macie kolejny powód, żeby przyjechać do Londynu. Ci, którzy mają już bilety, niestety nie mają już miejsca, także ci, którzy będą mogli porozmawiać się z Szymonem, sądzę, że naprawdę fajna... Nie sądziłem, że aż tak szybko się te bilety rozeklą, ale super. Jeszcze raz bardzo dzięki, że byliście i live ten ogólny, pamiętajcie, jutro o 21, bo już dzisiaj zwyczajnie nie mam na niego siły, wy sądzę też nie, rano musicie wstać do pracy, także jutro 21 też... live ogólnym. Jeszcze raz dzięki. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.